W dniu 2 marca w stacji narciarskiej Czorsztyński w Kluszkowcach odbyły się mistrzostwa powiatowe w zawodach narciarskich szkół z terenu powiatu brzeskiego. W zawodach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Brzesku i Okocimski Klub Narciarski wzięło udział około 100 zawodników rywalizujących w różnych kategoriach wiekowych w narciarskim i snowboardowym slalomie. Większość zawodników udała się na zawody przygotowanymi przez organizatorów autobusami. Niektórzy, zwłaszcza ci najmłodsi uczestnicy szkolnej rywalizacji, dotarli na miejsce zmagań wraz ze swymi rodzicami. Oficjalnym rozpoczęciem zawodów było wręczenie wszystkim uczestnikom numerów startowych. Tej czynności dokonali Kazimierz Brzyk, przewodniczący Rady Powiatu w Brzesku oraz Stanisław Ropek, członek OKN-u. Ośrodek narciarski Czorsztyński, dysponujący 7 trasami zjazdowymi, przeznaczył tego dnia jeden odcinek na potrzeby zawodów szkolnych. Zmagania odbywały się na dobrze przygotowanej trasie, liczącej kilkaset metrów, zaznaczony na tym planie kolorem niebieskim i biegnącym od samego szczytu wierzchołka. Przed startem wszyscy uczestnicy mieli czas na rozgrzewkę i zapoznanie się z trasą. W ramach zawodów każdy z nich miał do pokonania 2 przejazdy, których czasy były zsumowane. Zmagania rozpoczął się najmłodszych uczestników. Jako pierwsza na trasę wyruszyła Emilia Sacha, która przy pomocy swoich rodziców dzielnie radziła sobie z trudami przygotowanego przez organizatorów odcinka. Za swój wysiłek otrzymała dyplom i medal. W rywalizacji uczniów szkoły podstawowej z klas od 1 do 3 wygrywali Anita Pająk oraz Kacper Fijałkowski. Kolejne miejsca na podium zajęli Weronika Pajor i Emilia Szydłowska w kategorii dziewcząt oraz Wojciech Fidelus i Wojciech Zachara w kategorii chłopców. W rywalizacji uczniów z klas 5 i 6 bezkonkurencyjni okazali się Wojciech Piotrowski i Ewa Grabarz. Wojciech, który mógł liczyć na fachową pomoc swojego taty, z dużą przewagą pokonał rywali. Kolejne miejsca na podium zajęli wśród dziewcząt Aleksandra Oleś, która była druga, oraz Julia Smulska, trzecia. Wśród chłopców drugi był Aleksander Pajor, a trzeci Jan Kopacz. Poniżej 1 minuty trasę jako pierwsi pokonali uczniowie gimnazjum. Wśród nich najszybszy był Cyryl Mikuliński, który minimalnie wyprzedził Filipa Cierniaka ze szkoły Wiadownika. Najniższe miejsce na podium zajął Bartłomiej Zachara. Wśród dziewczyn triumfowała Anna Wadycka z gimnazjum nr 2 z Brzeska. Zwyciężczyni o ponad 2 sekundy wyprzedziła Patrycję Ropek i o ponad 5 sekund Karolinę Piotrowską. Obie uczennice reprezentowały gimnazjum nr 1 z Brzeska. W zmaganiach szkół ponadgimnazjalnych wystartowało najmniej uczestników. Wśród 11 narciarzy, którym zaliczono czasy z obu przejazdów, najlepszy okazał się Jakub Szydek ze szkoły nr 1 w Brzesku.
z czasem 58 sekund 12 setnych wyprzedzi on o prawie 2 sekundy Oskara Rzenno i o ponad 3 Bartłomieja Surowieckiego. W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych wystartowały tylko dwie uczennice: Joanna Przybyło i Klaudia Kural. Lepsza okazała się uczennica zespołu szkół numer 1. W zmaganiach snowboardzistów najlepszy okazał się Tomasz Olchawa, który wyprzedził Mateusza Tatarę i Jakuba Nawrota. W kategorii dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się Katarzyna Kraczkiewicz.